Szanowni Państwo, postaram się tak przekazać te fragmenty swojego wystąpienia, które będą się łączyć, uzupełniać z wystąpieniem pana doktora, który jest świetnym specjalistą od Wołynia i który bardzo dużo naświetlił. Ja sobie pozwolę najpierw o takiej pewnej refleksji, to znaczy dzisiejszy dzień dla mnie jest też bardzo ważny, albowiem mija też 75. rocznica zagłady wsi moich dziadków, Korościatynko, Monasterzysk, powiat Buczacz, województwo tarnopolskie. Tak się stało, że w tym samym dniu, co SS Galicjen przy współpracy z UPA wymordowało na jednym krańcu województwa Hutę Pieniacką, to w nocy z 28 na 29 zorganizowany atak UPA wspierany przez cywilnych członków OUN, czyli banderowców, dokonał podobnej zbrodni, więc w jakiś sposób te dwie wsie, chociaż odległe od siebie o 80 kilometrów, dziękuję, wystarczy, no, są połączone wspólną historią. To jest pierwsza refleksja. Druga refleksja to dzisiejsza uroczystość, która była bardzo podniosła i niesłychane słowa uznania i dla pana ministra, i dla pani prezes za to, że przy grobie nieznanego żołnierza, przy dźwięku marszy wojskowych, wszystkim hymnu narodowego, kompanii honorowej, w sercu stolicy została oddana cześć pomordowanym, niezależnie czy oni byli w tej części Kresów, czy na Lubelszczyźnie, ale wszyscy zginęli. Natomiast co mnie zabolało ogromnie, no przemówienia oficjeli. Słowo ludobójstwo dla nich nie istnieje. Ono gdzieś tam chyłkiem czasami jako czyny ludobójcze. Słyszeliśmy choćby w liście marszałka Sejmu, no, który nie chciał przyjść, wysłał tylko swoją tam panią poseł, ani słowa. Nie ma słowa. Nie istnieje to słowo. Tak? Więc jak my możemy oczekiwać od strony ukraińskiej, że ona przyjmie naszą prawdę, jeżeli w takim dniu przedstawiciele najwyższych władz polskich albo nie chcą przyjść, przysyłając zawsze zastępców, niestety to samo było po stronie kościelnej, a słowo ludobójstwo jest tak zaklęte, jakby ono było no czymś, które ma zburzyć te relacje polsko-ukraińskie. Myślę, że to jest też przykład taki dla mnie smutny. To znaczy ja nie wierzę, żeby Trzecia Rzeczpospolita przy tej ideologii opartej o doktrynę Giedroycia i zapomnij o Kresach była w stanie przeskoczyć te poprzeczki. Dzisiejszy dzień raczej udowodnił, że być może pod presją wyborów te czy inne ugrupowania jakieś tam gesty zrobią. Natomiast ja to obserwuję od kilkunastu lat, biorąc aktywny udział w tych uroczystościach i pamiętam, jak zachowywał się świętej pamięci Lech Kaczyński, który dzisiaj jest czyniony takim świeckim świętym, jak uciekał od tej sprawy, jak nie chciał powiedzieć, jak nadskakiwano wszystkim kolejnym gloryfikatorom zbrodni banderowskiej, prezydentowi Juszczence, obecnie prezydentowi Poroszence. Myślę, że tu się niewiele zmieni. No oczywiście odwołano najgorszego ambasadora, jakiego Polska miała, pana Jana Piekło z Kijowa, tylko i co z tego? To znaczy pod presją pewne rzeczy zostaną zrobione. Natomiast o ile tu jestem pesymistą, jeżeli chodzi o polityków, natomiast jestem optymistą, że świadomość społeczna się zmienia. Dlatego, że mam okazję brać udział w bardzo wielu wydarzeniach. Ostatnio w tą niedzielę był w Lwówku Śląskim, dwa tygodnie temu w Szczecinie odsłonięcie pomnika. To wszystko pokazuje, że tu się rozchodzi. Władza, niezależnie czy ma taką etykietkę partyjną czy inną, ona się rozchodzi od tych oczekiwań społecznych. Mija 30 lat niepodległej Polski, bo jest rocznica Okrągłego Stołu i 28 lat wolnej Ukrainy. I przez ten czas nie potrafiono wypracować, moim zdaniem obciąża to wszystkich po kolei, tu nie ma jakichś, że są lepsi czy gorsi, takiego no, podstawowego, elementarnego modelu, który jest w relacjach polsko-niemieckich, niemiecko-francuskich i węgiersko-rumuńskich, bo znam pewne sprawy,
i tak dalej. Natomiast tu jest ciągle tabu. Najważniejsza jest wrażliwość ukraińska, żeby broń Boże któryś prezydent czy minister ukraiński nie poczuł się urażony. I to jest najważniejsze. No więc zawsze się pytamy, gdzie jest wrażliwość polska, gdzie jest wrażliwość ofiar, gdzie jest pewna działalność. Myślę, że to, co będę mówił, to już będę starał się nie wchodzić w te tematy bieżące, chociaż myślę, że to jest bardzo trudno, bo ja już należę do tego pokolenia, które ma swoje lata. Moi rodzice, dziadkowie zmarli i oni się nie doczekali ani pochówku swoich krewnych, ani pamięci. Pojawiają się już tak liczne następne pokolenia, już urodzone w III Rzeczpospolitej. No być może dzięki internetowi, być może dzięki społecznym działaniom, tak jak Stowarzyszenie Huta Pieniacka, czy działania Urzędu Kombatantów, czy IPED-u, że pewnymi drogami część społeczeństwa będzie o tym pamiętała. Natomiast myślę, że została zatracona szansa, ażeby ofiary ludobójstwa były tak samo traktowane jak ofiary ludobójstwa dokonywanego przez Niemców czy Sowietów. No tu niestety podzielono te ofiary na lepsze i gorsze. Jutro jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Zobaczycie Państwo, ile oficjeli pobiegnie pod grup nieznanego żołnierza, ale dzisiaj przyjść nie chcieli. Więc chwała tym, co chcieli przyjść. Proszę Państwa, pozwolę sobie to naprawdę bardzo krótko. Już część rzeczy musiałem usunąć. Muszę wspomnieć dwie rocznice, która jedna została całkowicie przemilczana w Polsce, a druga jest inaczej interpretowana niż powinna według mnie. To jest rocznica 450-lecia Unii Lubelskiej i 400 lat zakończenia wojny z Rosją. Unia Lubelska jest no, takim jakby teraz kamieniem węgielnym, który ma pokazać, że kraje w tym pasie Międzymorza są w stanie ze sobą współpracować. Ja mam do tego zdanie krytyczne, bo opinia na przykład litewska do Unii Lubelskiej jest krytyczna też. Oni nie uważają tego za sukces. Niemniej jednak ta mapa, którą Państwu pokazuję, ona już świadczy o tym, że teren obecnej Ukrainy, bo od tego trzeba wyjść, w całości w wyniku Unii Lubelskiej znalazł się w koronie. Pierwsze fragmenty ziem na wschód od rzeki Bug przyłączył król Kazimierz Wielki na drodze pokojowej, to trzeba zawsze podkreślać, to nie były żadne podboje czy najazdy. W roku 1440 to był Lwów, to był Kamieniec Podolski, to był Włodzimierz Wołyński. I tutaj też taka moja uwaga, to nigdy nie były Kresy, to było centrum Polski, to była korona, więc tu dzisiejsze pojęcie Kresów jest całkiem inne. Natomiast w wyniku Unii Lubelskiej korona przyłączyła, oczywiście to była wspólna decyzja ówczesnych władz, czyli szlachty, która kierowała, miała wpływ na to największy i króla Zygmunta Augusta, że oprócz Podlasia, czyli tereny obecnego dzisiaj, no, Pirazy Oko, województwa podlaskiego, bo te granice są inne, przyłączono cały Wołyń, a więc już Żytomierz i inne miasta oraz ziemię kijowską i to, co wtedy nazywano Kresami, czyli ziemię na wschód od rzeki Dniepr. Dzikie pola, Zaporoże. I jeżeli mówimy o... Wtedy jeszcze w ogóle nikt nie mówił Ukraińcy, bo nie było takiego narodu, tylko Rusini. Jeżeli mówimy o tych problemach, to musimy się właśnie jednak cofnąć do tych czasów, kiedy właśnie Ukraina w tym państwie dwuczłonowym z Wielkiego Księstwa Litewskiego przeszła też na drodze pokojowej do korony. Druga rocznica to jest, niedawno minęła, nikt na to nie chciał zwrócić uwagi. Pisałem na lewo i prawo, ale zostało to przemilczane. 3 stycznia minęła bardzo ważna data, 400 lat od zawarcia rozejmu z Rosją. W wyniku tego rozejmu, czyli 3 stycznia 1619 roku, Polska uzyskała największy obszar terytorialny. Wtedy właśnie powrócił Smoleńsk
zaznaczony tutaj do Wielkiego Księstwa Litewskiego. No ja się tu dziwię, że obóz PiS, który jest tak wrażliwy na słowo Smoleńsk, w ogóle nie pamięta, że właśnie 400 lat temu to miasto wróciło w wyniku zwycięskich wojen oraz, że część wschodniej Ukrainy do korony. I w ten sposób Polska uzyskała dokładnie 1 000 000 km². Dzisiaj mamy 312, nawiasem mówiąc, w wyniku II wojny myśmy stracili, bo terytorium się zmniejszyło. Szkoda, że o tym się nie mówi, bo to pokazuje nie tylko zwycięstwa militarne, ale pokazuje również to, że to dwuczłonowe państwo w rzeczywistości było wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, wielokulturowe, ale miało wspólny rdzeń. Tym rdzeniem były wartości chrześcijańskie i kultura polska, która trzymała. Król był bardzo słaby zawsze, później jako lekcyjny. Niemniej kultura, tradycja trzymały te 20 kilka narodowości. Muszę też wspomnieć o rocznicy, która całkiem została przemilczana, co też mnie bardzo boli. Mówi się ciągle wielkie powstanie wielkopolskie. Oczywiście ja jestem za upamiętnianiem wszystkiego. Powstanie wielkopolskie, śląskie, bitwa warszawska i tak dalej. Tylko że nie zorganizowały władze polskie w tym roku, w zeszłym roku, stulecia wybuchu bardzo ważnego powstania. Zwycięskiego, jednego z nielicznych, które było zwycięskie, czyli powstania Orląt Lwowskich. I nie upamiętniły w żaden sposób daty 22 listopada wyzwolenia Lwowa. Tu jest symboliczny obraz przedstawiający jednego z najmłodszych żołnierzy, obraz Wojciecha Kosaka. Warto wspomnieć, że wybuch powstania był jeszcze w trakcie I wojny światowej. 1 listopada, kiedy Ukraińcy zajęli miasto, nastąpił spontaniczny zryw polskich konspiratorów, głównie młodzieży. Mężczyźni byli jeszcze na wojnie, bo trwała I wojna światowa. I wtedy harcerze, studenci, uczniowie szkół średnich zdobyli broń na wrogu, bronili się, budowali barykady. No i nadeszła na szczęście odsiecz z Krakowa przez Przemyśl i miasto zostało odzyskane, chociaż przez kilka jeszcze miesięcy trwała wojna z Ukraińcami. Ta symboliczna postać jest też bardzo ważna, bo tożsamość młodzieży okresu międzywojennego była budowana też na Orlętach Lwowskich. Więc jak my często mówimy szare szeregi i AK i Powstanie Warszawskie, wszystko bardzo piękne, tylko pamiętajmy, co ta młodzież się dowiadywała w szkole. Ona się dowiadywała o Orlętach, które walczyły. W wielu momentach później Powstanie Warszawskie bardzo przypominało te walki w mieście. Dodam, że najmłodszy żołnierz do dnia dzisiejszego, który otrzymał order Virtuti Militari, to był Antoś Pietrykiewicz, miał niespełna 14 lat, został ciężko ranny. Kiedy Lwów został wyzwolony, Piłsudski przyjechał do Lwowa, odznaczył go orderem na łożu śmierci, orderem Virtuti Militari. Chłopak niestety zmarł później z ran. No i to jest najmłodszy do dzisiaj. 14-latka nigdy już później orderem nie odznaczono. A miasto Lwów obok Płocka, nie wiem czy ktoś tu jest z Płocka, proszę pamiętać, że Płock jest drugim miastem, bo walczył z bolszewikami, zostało odznaczone orderem Virtuti Militari. Więc to szkoda, że teraz przy tej setna rocznica, mówimy stulecie, Piłsudski i tak dalej, a ta cała sprawa została przemilczana, bo żadne uroczystości we Lwowie się nie odbyły. Nie wiem, jak to przesunąć teraz. Dobra. No tu jeszcze jedno zdjęcie, no jest dużo pań na sali, to już chcę pokazać, że to nie tylko mężczyźni walczyli, ale kobiety, ochotniczki, matka Jurka Biczana, który zginął, słynne Orlotko, była dowódcą oddziałów kobiecych. No tutaj tak z karabinem maszynowym, no dzielna kobieta. No wypisz, wymaluj nasza pani prezes ze Wschowy, która tak mężowi się podoba, ale to tak dla troszeczkę, dla takiego ducha kresowego lwowskiego to pokazuje, żebyście państwo wiedzieli, że to było
bohaterstwo bardzo młodych ludzi. Tu są młodzi ludzie w mundurach. Patrzcie, jak wasi przodkowie 100 lat temu walczyli. No i coś, co jest związane z niczym, niestety bardzo mało z dzisiejszą uroczystością. Wspomniał pan minister Kasprzyk i chwała Bogu, że tam leży orlątko lwowskie w grobie nieznanego żołnierza. Tutaj mamy tą scenę. Jeżeli ktoś przechodził obok dowództwa garnizonu po drugiej stronie placu Piłsudskiego, to zobaczył też tablicę Matki Chrzestnej Grobu Nieznanego Żołnierza Jadwigi Jarugiewiczowej, żony Ormianida Skut nad Czeremoszem. Jak wiemy, pierwsza wojna światowa przyniosła straszliwe ofiary, rzeźnie, jakie się miały miejsce, na przykład pod Verdun, gdzie zginęły setki młodych ludzi. Nie było ich jak pochować, w wspólnych dołach się znaleźli i Francuzi wymyślili piersi grób nieznanego żołnierza. Na ten wzór Polacy przy nieistniejącym wciąż pałacu obecnie Saskim postanowili utworzyć podobny. Wybrano 18 pól bitewnych i w wyniku losowania wrzucono te nazwy do hełmu i z tego hełmu jeden z młodych kawalerów Virtuti Militari losował. Wylosowano Zadwórze pod Lwowem, gdzie 17 września 1920 roku 318 młodych chłopców, wszystko to byli ochotnicy z Lwowa, zagrodziło drogę słynnej konnej armii Budionnego. Prawie wszyscy zginęli, 9 się tylko uratowało, dlatego nazywamy to polskie Termopile. I poproszono panią Jadwigę Zarugiewiczową, tam jest w głębi tego zdjęcia, niestety zdjęcie jest bardzo małe, że z tego prowizorycznego cmentarza we Lwowie, żeby spośród 3 trumien, które zostały wykopane i nie wiadomo było, kto tam jest pochowany, żeby tak, a jej syn, a jeszcze dodam, że jej syn Konstanty zginął w tej bitwie i nigdy ciała nie odnaleziono, żeby ona właśnie wskazała ciało. I tak jak jej serce matki kazało, jedną z tych 3 trumien otwarto, wskazała, otwarto, był tam chłopak około 20 lat w Maciejówce, a więc orlątko pocięty szablami, no bo ułani, znaczy kozacy go pocięli. No i przewieziono uroczyście i 1 listopada pochowano tutaj w Warszawie. Więc wszyscy, którzy idą na grób nieznanego żołnierza, może nie do końca sobie zdają sprawę, że tam leży, można powiedzieć, nasz chłopak z Lwowa, który zginął, a którego oczywiście imienia i nazwiska nie znam. Tu wspomnę, że w tym miesiącu minęło stulecie Sejmu, który się zebrał po raz pierwszy, Sejm Konstytucyjny i 8 lutego 1919 roku jednym z posłów był arcybiskup ormiańsko-katolicki ze Lwowa Józef Teodorowicz i właśnie jego poproszono, żeby wygłosił kazanie w katedrze warszawskiej. Teraz od paru dni jest tam wmurowana pamiątkowa tablica. I on tam bardzo tak ostro mówił, żeby posłowie byli uczciwi, żeby nie kradli, żeby dbali o dobro ojczyzny. No dzisiaj można to spisać i jeszcze raz nagrać, jest nagrane w Sejmie, puszczać codziennie to. Wtedy jest aktualne w 100%, po 100 latach. Zgodnie z swoją wolą został pochowany na cmentarzu Orląt Lwowskich, bo uważał, że nie w grobowcu, nie w katedrze, ale właśnie na tym cmentarzu. No i mamy okres międzywojenny. Ja tu idę już na skróty. Jak państwo wiecie, nie powstała niepodległa Ukraina, był sojusz z Petlurą i tak dalej. Polska międzywojenna była państwem znowu wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W 1931 roku rząd zadecydował, żeby spisać obywateli, zapytać ich, jakim językiem mówisz w swoim domu, jakie masz wykształcenie, czy umiesz na przykład pisać i czytać, bo wbrew pozorom analfabetów wtedy było bardzo dużo, jaką wyznajesz religię, no i źródła utrzymania i za kogo się uważasz, bo nie zawsze język, którym mówiono w domu, był tożsamy z poczuciem narodowościowym. I uzyskaliśmy taką niesamowitą mozaikę, czyli
2/3 ludności to byli Polacy, prawie wszyscy rzymskokatolicy. I tu widzimy na czerwono zaznaczone te tereny zachodnie i centralne. I proszę zwrócić też uwagę na ten pas Wileńszczyzny. On zresztą do dzisiaj jest to pas polski, który rozdziela ludność litewską od białoruskiej. Na zachodniej stronie mamy też duże skupiska Niemców, zaznaczone na granatowo. To są katolicy bądź protestanci. Wszędzie państwo widzicie takie kropki. Kropki to są miasta z ludnością żydowską. Praktycznie miasta, które by ludności żydowskiej nie było przed wojną, no nie było takiego miasta. Bardzo różnie. Warszawa to było prawie 30 parę %, Kraków 30, ale Bucza, słynne miasto na Kresach Wschodnich, prawie 80. Słynny Wiesenthal, który ścigał później zbrodniarzy, pochodził z Buczacza. Więc były takie miasta, że nieraz 70-80% ludności to byli Żydzi. Jeszcze przechodząc teraz na wschód od północy, widzimy tereny brązowe, jasno. To są tereny pół na pół Polacy i Białorusini. Kolor zielony to są Białorusini, ale bardzo ciekawa rzecz, co jest przeciwstawna do narodowości ukraińskiej, że Białorusini mieli takie słabe poczucie swojej tożsamości. Kiedy rachmistrz przychodził do nich do domu i pytał się, kim ty jesteś, on mówił, no tutejszy jestem, tutejszy, tak? Albo prawosławny, jestem prawosławny, bo religia wtedy oznaczała. I proszę państwa, spis wykazał 800 tysięcy tutejszych. Mam nawet takie zdjęcie jednego z dowodów osobistych, podarował mi to wnuk kogoś z Polesia, że jego dziadek ma napisane wyznanie prawosławne, narodowość tutejszy. Tak, tak było. Natomiast nas najbardziej interesuje kolor żółty, czyli Rusini i Ukraińcy. Ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale proszę państwa, to był ogromny spór polityczny. Rusini i Ukraińcy. Rusini, no to od wieków to byli Rusini. Nikt nie miał wątpliwości, kto to był. Natomiast pod wpływem wielu działań, zwłaszcza w dawnym zaborze austriackim, zaczęto przeciwstawiać określenie Ukraińcy, a więc już naród, który się określał całkowicie inaczej. I na tych terenach czterech województw, czyli Wołyń, później Małopolska Wschodnia. Ja tu się ogromnie dziwię, że Trybunał Konstytucyjny wyrzucił Małopolskę Wschodnią. Nie chcę tego już komentować, ale to tak byśmy powiedzieli, że nie było Kamieńca Podolskiego. No to nie od tego jest Trybunał chyba Konstytucyjny. Tak, no to jest polityka. Małopolska Wschodnia była tworzona przez trzy województwa. Tarnopolskie, Stanisławowskie, Lwowskie, które sięgało wtedy do Rzeszowa. Dzisiejsza stolica Podkarpacia to było pierwsze miasto województwa lwowskiego. Rusini byli podzieleni wyznaniowo. Na Wołyniu byli prawosławnymi, natomiast w Małopolsce Wschodniej byli grekokatolikami. W Małopolsce Wschodniej widzimy ogromne skupiska Polaków, które są zaznaczone na czerwono, a te taki kolor pomarańczowy, bo u mnie troszeczkę inaczej się wyświetla, to były tereny pół na pół. Na przykład zwłaszcza tereny Tarnopolszczyzny. I Korościatyn, Huta Pieniacka to jest Tarnopolszczyzna. W przeciwieństwie do na przykład województwa stanisławowskiego, ilość Polaków tutaj była bardzo duża. Skąd się tam Polacy brali? To byli osiedleni chłopi polscy, rzemieślnicy najczęściej, na terenach spustoszonych przez Tatarów. I królowie polscy, i magnaci, i szlachta osiedlała tych ludzi. Bardzo często pochodzili z Mazowsza i dlatego synonimem Polaka na tych terenach było słowo Mazur. Ja to znam z opowiadań, mówiono Mazur, to znaczy Polak. No i oczywiście na Wołyniu, jeszcze w centrum, widzimy wioski niemieckie, osadnicy czescy, no byli Olendrzy, czyli Holendrzy. No to była bardzo bogata mozaika. W miastach to jeszcze byli potomkowie właśnie moich przodków Ormian, byli na północy Karaimi, Tatarzy. Niemniej jednak, jakbyśmy nie mówili o błędach różnych, która popełniła II Rzeczpospolita, to jednak szanowano
prawo każdego człowieka do narodowości i wyznania. Nie było z tego powodu prześladowania. Nieraz były głupoty urzędników, to jest osobna sprawa. Ale jak państwo pójdziecie do Sejmu i te słynne schody tam są takie, co tam ciągle wywiady się udziela, to są jest tablica wszystkich posłów okresu międzywojennego. Prawie 1/3 tych posłów to byli przedstawiciele mniejszości narodowych. A więc Żydzi, Niemcy, Rusini bardzo liczni i inne narodowości. Czyli było tak, że w Sejmie mieli swoje przedstawicielstwo. Kto podpalił ten niezbyt może dobrze funkcjonujący, ale jakoś funkcjonujący układ polski z innymi mniejszościami. W wyniku wypadku Ukraińców to była cała ideologia, którą my dzisiaj nazywamy nacjonalizmem integralnym. Ideologiem głównym był Dmytro Doncow. Tutaj kiedyś pan profesor Partasz miał taki kapitalny wykład. On nie pochodził tu z terenów polskich. Pochodził z Ukrainy Wschodniej, niemniej wykształcony i we Lwowie, i w Gdańsku. On w książce pod tytułem Nacjonalizm zawarł taką tezę, żeby powstała samostyjna, czyli niepodległa Ukraina, należy wyplenić wszystkich cudzeńców, czyli obcoplemieńców. Ale więc było dokładnie odwrotnie od idei jagiellońskiej. Jagiellońska mówiła, wszyscy mają te same prawa. Natomiast integralny nacjonalizm mówił wyrzucić tych ludzi. Co więcej, zawarł taką tezę, że należy stosować twórczy terror. To już to samo określenie, to wiemy czym to pachnie. Dzisiaj mamy do czynienia z terroryzmem, podpalenia, zabójstwa i wiele innych rzeczy. Dmytro Doncow był obywatelem polskim, ale był zafascynowany Adolfem Hitlerem. Więc jeżeli w czymś się wzorowano, to na nazizmie niemieckim, czyli narodowym socjalizmie. To, co Dmytro Doncow wymyślił w swojej głowie, to w życie wprowadziła organizacja OUN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która uznała, że głównym ich wrogiem nie jest Rosja, ale Polska. Był to ruch antysemicki bardzo mocno i proniemiecki. I dzisiaj, gdy ktoś mówi, że tam banderowcy jakoś trzeba dogadać, to proszę pamiętać, oni zawsze byli proniemieccy. Zawsze. I ci z dawnych wieków i obecnych. Tu mamy muzeum takie edukacyjne dla młodzieży w Stanisławowie. Mój znajomy to tutaj sfotografował. W środku Stepan Bandera. To, co wcielał, to, co właśnie Dmytro Doncow wymyślił, to OUN, Bandera i inni, tutaj obok jest Konowalec, Roman Szuchewicz po prawej stronie, Konowalec też po prawej, po lewej jest Steczko Jarosław. To są ideolodzy, którzy dążyli do uzyskania niepodległości dla Ukrainy. Osobiście trudno mieć pretensje do kogoś, kto chce wolne państwo. Problem był, jakimi metodami. Jeżeli istnieje zasadniczy spór między Polską, która dążyła do niepodległości, Ukrainą, to były metody. Po stronie polskiej to był romantyzm, to były właśnie Orlęta Lwowskie, to były legiony, zbrojny przeciwko zbrojnym, ale w oparciu o pewne zasady prowadzenia wojny. Po drugiej stronie był etos kozacki, etos wyplenienia cudzeńców, jeszcze nasączony tym narodowym socjalizmem. Wybrano kolor czerwono-czarny, który do dzisiaj razi w oczy na Ukrainie. Też jest bardzo znamienny. Czerwona krew, czarna ziemia. Żeby zdobyć ziemię, trzeba rozlać krew. A tu mamy taką już rekonstrukcję miejsca, gdzie się urodził Stepan Bandera. Stepan Bandera urodził się na plebanii, niedaleko Stryja. Tutaj to jest właśnie ta plebania zrekonstruowana i był synem księdza grecko-katolickiego, bo w obrządku grecko-katolickim księża mogą zawierać związki małżeńskie. Mój prapradziadek też był księdzem grecko-katolickim, uważał się za Rusina, ożenił się z Polką i
Tak właśnie urodziła się moja babcia. I tu mamy taką symboliczną scenę. Tata, ksiądz, błogosławi syna, który po skończeniu gimnazjum jedzie na Politechnikę do Lwowa. No scena bardzo taka romantyczna, w tyle jeszcze widać tą cerkiew, która nie istnieje obecnie, ale to jest fotos. Całe muzeum ma przedstawić właśnie tą plebanię jako miejsce, gdzie Bandera się kształcił, gdzie zdobył tego ducha narodowego. No wszystko byłoby ładnie pod jednym warunkiem, że obok tego ducha narodowego no to był też sączony, ostry antypolonizm. I rzeczywiście Bandera, będąc studentem, już dał temu znać. Był jednym z najmłodszych prowodników OUN, czyli Organizacji Ukraińskiej Nacjonalistów. Jak ktoś będzie u Chrynowie Starym, proszę sobie pójść do tego muzeum Bandery. Tam jest wiele ciekawych rzeczy, między innymi jego świadectwo maturalne po polsku, dowody osobiste po polsku, ukończenie studiów we Lwowie, więc on świetnie przez Polskę został wykształcony, no bo był obywatelem Polski. Głównymi działaniami banderowców były zabójstwa. Pierwsze zabójstwo, które było trochę surrealistyczne, które miało miejsce w 1931 roku, to było zabójstwo Piłsudczyka, Tadeusza Hołówki. Tutaj jest zdjęcie pod portretem Piłsudskiego. To był absolutny, dzisiaj byśmy powiedzieli, fan Piłsudskiego. On miał tą ideę prometejską, żeby połączyć narody na wschodzie przeciwko Rosji. Był bardzo proukraiński. I co się stało? W pierwszej kolejności to banderowcy jego zastrzelili w czasie leczenia u sióstr zakonnych grecko-katolickich w Truskawcu. Dlaczego? Dlatego, że dla nich ktoś, kto chce zgody, jest niebezpieczny, bo oni nie chcieli zgody. Oni uważali, że trzeba podpalać. Co więcej, mordowano także tych Ukraińców, którzy chcieli zgody z Polakami. Więc ruch banderowski był od samego początku nastawiony na konfrontację z Polakami. Przełomowe zabójstwo to było w 1934 roku zabójstwo Bronisława Pierackiego, polskiego chyba pułkownika wtedy. Też Piłsudczyk całą gębą był ministrem spraw wewnętrznych. Został zastrzelony tutaj w Warszawie. Niedaleko stąd jest ulica Foksal. To jest przecznica od... Tutaj jest Nowy Świat, czy krakowskie przedmieście, jestem Krakus, to nie wiem od czego to jest, ale tam poszedł sobie na obiad. No takie były obyczaje, że minister urzędował, a później sobie poszedł na obiad. I jeszcze skasowano ochronę, bo nie chciał, że mu zarzucono, że za duże wydatki są na ochronę. No więc skasował ochronę. Więc go banderowcy zastrzelili skutecznie w 1934 roku. Z tego co wiem, w tym roku, w 85. rocznicę, pan minister Jan Kasprzyk ma zamiar fundować tam tablicę, bo wreszcie trzeba też upamiętnić tu w Warszawie tego człowieka. Odbył się bardzo uroczysty pogrzeb w Nowym Sączu. To jest pierwszy pogrzeb, bo trumna nie miała szczęścia, była 4 razy chowana, ale to tak na marginesie. I wtedy jeszcze żył Piłsudski, no i wtedy właśnie Piłsudski powiedział basta, dość. I wtedy utworzył Berezę Kartuską. Nawiasem mówiąc, pierwszymi, którzy trafili do Berezy Kartuskiej, to nie byli Ukraińcy, tylko narodowcy z Poznania. No ale później wsadzano też innych. Piłsudski zmarł i widać było, że po tak głośnych zabójstwach, a to były też podpalenia, napady na banki, taka wojna jakby wewnętrzna, nie? Więc to już się nie dało dla państwa polskiego powiedzieć, że się nic nie dzieje. Odbył się proces Bandery. Tutaj mamy oryginalne zdjęcie. Kurier bydgoski. Bandera był taki hardy, powiedział, że nie zna polskiego, więc wszystko trzeba było tłumaczyć na ukraiński i tak dalej. Został skazany na karę śmierci wraz z innymi sprawcami tego zabójstwa i innych. Ale po śmierci Piłsudskiego prezydentem został Ignacy Mościcki i znowu w tym duchu takiego pojednania z Ukraińcami zamienił Banderze karę śmierci na dożywocie, popełniając moim zdaniem ogromny błąd, bo w 1939 roku Bandera
wydostał się z więzienia, więc siedział w sumie 4 lata i uciekł do Krakowa, gdzie rezydował Hans Frank i przy boku Hansa Franka zaczął tworzyć pierwsze oddziały kolaboracyjne. Więc już w 1939 roku, a zwłaszcza później w 1940, zresztą w Krakowie brał ślub, Bandera jest cerkiem do dnia dzisiejszego, no już właśnie były te formacje, no bo Niemcy widzieli jednak w Ukraińcach tą piątą kolumnę. Najpierw przeciwko Polsce, a później przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No pakt Ribbentrop-Mołotow, to wszyscy wiemy, co się stało. Podział Ukrainy, Ukraińcy nacjonaliści schronili się w Generalnej Guberni, Sowieci kokietowali też oczywiście Ukraińców, ale to trwało 2 lata. Oczywiście i Niemcy, i Sowieci dokonywali ludobójstwa na Polakach w najróżniejszy sposób. No i ten zasadniczy, już ostatni fragment, które jeszcze tu parę slajdów będzie, ale tylko właśnie przejdę bezpośrednio już do Huty Pieniackiej. Co się właśnie działo? Bo choćby w dzisiejszych przemówieniach padały słowa zbrodnia, tragiczne wydarzenia, padały takie określenia rzeź wołyńska, rok 43-44. I tutaj ja pani poseł pozwoliłem sobie dzisiaj zwrócić uwagę, bo przeczyta dla mnie żenujący list od pana marszałka. O jakim my zjawisku mówi? Po pierwsze, to było ludobójstwo. Wchodząc tutaj widziałem taki billboard poświęcony Rafałowi Lemkinowi. To jest piękna postać, polski obywatel z pochodzenia Żyd, który uradował się z Holokaustu, a w Stanach Zjednoczonych jako prawnik, a wcześniej w Warszawie był prawnikiem, na potrzeby Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzył pojęcie prawne, które wcześniej nie było w ogóle znane. Zagłada całego narodu. Genocidę, geno, naród, cidę zniszczyć, genocidę. No w polszczyźnie to przetłumaczono na ludobójstwo. Pierwszym ludobójstwem opisanym było ludobójstwo Ormian, gdzie zabijano Ormian tylko dlatego, że byli Ormianie. Później oczywiście Holokaust Żydów, ale również ta walka naszego środowiska przez 20 czy 30 lat o to, żeby wreszcie Sejm Polski uznał. No to tu siedzą na sali osoby, które brały w tym czynny udział i najpierw Senat w 2016 roku, bo marszałek Kuchciński blokował to w Sejmie, najpierw Senat przyjął tą uchwałę, gdzie uchwałę, nie ustawę, uchwałę, gdzie słowo ludobójstwo, a później, kilkanaście dni później, Sejm. I od 3 lat Polska oficjalnie, po tylu latach, wreszcie nazywa ludobójstwo ludobójstwem. Ukraińskie. Dlaczego? Bo przeprowadzone przez Ukraińców, Polaków, moim zdaniem tu powinno jeszcze być napisane Polaków, obywateli polskich innej narodowości, lata 1939, bo we wszystkich publikacjach pierwsze mordy są opisane już w 1939 roku. Do 1947, czyli do operacji wojskowej Wisła. Jakie tereny? 6 województw. Po lewej stronie mamy wołyńskie, poleskie, lubelskie i po prawej Małopolska Wschodnia, czyli lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Ten zresztą ten baner dzisiaj był. Jak wspomniałem, pierwsze mordy były w 1931, ale pierwsza taka fala zasadnicza nastąpiła w 1941 roku, zwłaszcza w okolicach Lwowa, kiedy pierwszymi oddziałami, które weszły, to były oddziały utworzone przez Banderę i Szuchewycza, więc złożone z Ukraińców na żołdzie niemieckim. Tu widzimy autentyczna fotografia, Ukraińcy witają te oddziały wkraczające do Lwowa. A tu już brama powitalna. Widzimy tutaj powiększenie. Heil Hitler, swastyka, sława Ukrainie, sława Wożdu, czyli Führerowi. Oczywiście Niemcy łudzili Ukraińców, że powstanie wolne państwo. Natomiast Hitler traktował jednakowo wszystkich Słowian za podludzi.
potrzebni Ukraińcy byli jako policja, jako właśnie forpoczta, która wkracza na te tereny, jako dostawcy żywności, jako ci, którzy brali czynny udział w Holokauście Żydów, więc takie służby pomocnicze. Natomiast Hitler nie zgodził się na utworzenie państwa ukraińskiego. Nawet internował Banderę na 3 lata w obozie koncentracyjnym. Duchowym przywódcą był Andrzej Szeptycki. Roman to jest jego imię z chrztu. Wnuk Aleksandra Fredry, a więc rodziny polsko-rusińskiej, który miał pewne zasługi dla cerkwi, natomiast zdeklarował się jako Ukrainiec. Paradoks polegał na tym, że jego rodzony brat był polskim generałem, Stanisław Szeptycki. I w 1941 roku Szeptycki poparł Hitlera. I tu mamy oryginalny plakat do narodu ukraińskiego, wzywający do poparcia pełnego Hitlera, pod spodem data 1 lipca 1941 roku. Później dziękował Hitlerowi za zajęcie Kijowa i tak dalej. No, według prawa polskiego był kolaborantem. Tutaj na marginesie powiem, że jest prowadzona obecnie akcja zbiórki podpisów przeciwko beatyfikacji Andrzeja Szeptyckiego. Tą beatyfikację 60 lat temu zablokował wielki prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński w 58 i 62 roku. Papież Jan Paweł II się na to nie zgodził, też na tą beatyfikację. Benedykt XVI też nie, bo wiedział jako Niemiec. No, a obecny papież uznał heroiczność cnót i przygotowana jest ta beatyfikacja. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby to pod tym się podpisać, a jeszcze się nie podpisał pod internet, to tutaj są możliwości. Trzy lata temu. Dokładnie w 2016 roku heroiczność cnót, nie ma cudu i daj Boże, że nie będzie cudu. Niemniej takie informacje przyszły z Watykanu, że papież Franciszek szykuje się do wyjazdu na Ukrainę i że chce ogłosić z tej okazji Szeptyckiego. No, byłoby to tragiczne, bo to by podzieliło Polaków i Ukraińców jeszcze raz. Na mojej stronie isakowicz.pl jest cały apel do nuncjusza papieskiego, do innych. Zresztą bardzo dużo środowisk podpisuje. Muszę powiedzieć, że najbardziej egzotyczny podpis, jaki dostałem, to z Tokio. No ale to pokazuje, że to nie jest sprawa tylko polska. To jest sprawa też zrozumienia, że nie wynosi się na ołtarze kogoś, kto wspierał SS. No i tu mamy tą SS dywizję, tak, 14, która zniszczyła Hutę Pieniacką. Tu mamy oryginalne zdjęcie Heinrich Himmler po środku, ten najniższy wzrostem tutaj, obok Hans Frank i przedstawiciele. Tu jest jeden z obok, ten co grabił majątek polski, pani Magdalena Ogórek pisała o nim, zapomniałem jak on się nazywał. Tak, właśnie. To tutaj są cała kolekcja. To jest we Lwowie uroczysta msza na rozpoczęcie działalności SS Galicjen. Po prawej stronie widzimy młodych chłopców, Ukraińców, którzy idą. Tu ważne jest, to nie był pobór przymusowy, jak do Wehrmachtu. Na Śląsku wcielano wszystkich. To był pobór ochotniczy. Trzeba było się podpisać, tak jak do Legii Cudzoziemskiej. I proszę Państwa, Niemcy liczyli na 20 tysięcy, a zgłosiło się 80 tysięcy Ukraińców młodych. To głównie byli obywatele polscy, ale Ukraińcy. I właśnie z tej nadwyżki, która była, utworzono pułki policyjne. Więc była SS, ta główna, która miała być użyta do walki na froncie. I pułki policyjne, tam 1, 2, 3, 4, chyba 5 czy 6, które były używane do pacyfikacji polskich wsi. Więc właśnie z tych ochotników zostali ten utworzony pułk, który zniszczył Hutę Pieniacką. To zdjęcie niewielkie, ale jest oryginalne, najbardziej szokujące. Msza 18 lipca 1943 roku. Msza przed wyjazdem do Niemiec dla SS-manów. Widzimy tu krzyż
grecko-katolicki mszę odprawia późniejszy kardynał Józef Slipyj, na polecenie Szeptyckiego oczywiście, a obok emblematy swastyki SS. No to pokazuje też poplątanie z pomieszaniem, jak cerkiew grecko-katolicka i Szeptycki pobłądził, mówiąc najdelikatniej. Te zdjęcia są w mojej książce. Tutaj są moje książki, gdzie są zdjęcia. Natomiast ja mam raz, że w internecie jest film. Nie, kilka minut, ale pokazuje całą mszę inauguracyjną. Natomiast jest wydany album niemiecki z zdjęciami pokazującymi. Tam kobiety ukraińskie maszerują przed trybuną, tam jeszcze różne inne rzeczy, to jest dostępne. Ale w tej książce nie zapomnij o kresach i chodzi mi tylko o prawdę, tam są te zdjęcia. Pierwszymi ofiarami banderowców SS-manów byli Żydzi. Wzięli czynny udział w Holokauście Żydów. To jest oryginalne zdjęcie, łapanka na Żydów lwowskich ukrywających się w kanałach czy w różnych innych miejscach. No, film Agnieszki Holland W ciemności to pokazuje. Pod koniec 1942 roku powstała UPA, Ukraińska Powstańcza Armia. Część Ukraińców uważała, że Hitler jednak ich oszukał i że nie ma co liczyć na Hitlera, bo Hitler wcześniej czy później przegra. I właśnie z tej grupy powstało obok SS UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia. Wbrew nazwie powstańcza, ona nie walczyła z Niemcami, którzy byli okupantami, ale po wymordowaniu Żydów uznali, że przyszedł czas na Polaków w imię tej ideologii banderowskiej i Dmytro Doncowa. Tu jest obecny billboard, Roman Szuchewicz, Wiktor Juszczenko ogłosił w 2007 roku już Szuchewicza bohaterem narodowym Ukrainy, a na odchodnym 2010 również Stepana Bandery. No i rok, koniec 42, 43, mordy na Wołyniu. Dlaczego Wołyń pierwszy? Dlatego, że był najrozleglejszy, lasy, tereny mało dostępne, Polacy przetrzebieni przez represje sowieckie, niemieckie, ale proszę zobaczyć, że obok Wołynia po lewej stronie jest takie małe powiększenie, tam są te pozostałe województwa, czyli tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, Lubelszczyzna i na górze część Polesia. No, kto nie czytał książki pani Ewy Siemaszko, to ma grzech. Znaczy grzech w znaczeniu tym, że jak się zajmuje kresami, to jest podstawowa książka, którą należy przeczytać. Więc ja tu już nie będę wchodził, pan Leon to już pokazał. Te kropki niektóre, to są tylko niektóre wsie, które zostały zniszczone całkowicie, których nie ma w tej chwili po prostu. No szacunki, no to wiemy jakie są, zresztą te ekshumacje są w niewielkich miejscach. Niemniej Wołyń to był rok 43, a w 44 Sotnie UPA i ta cała machina piekielna mordów przesunęła się na Lubelszczyznę i na Małopolskę Wschodnią. I tutaj wieś rodzinna moich dziadków, Korościatynko-Monasterzyc. Wieś bardzo podobna do Huty Pieniackiej, bo miała około 1000 mieszkańców. Sami Polacy, mieszkający tu od 300 przynajmniej lat, mieli własny kościół, plebania, ale większość domu była drewniana. W czasie ataku Sotni UPA kościół ocalał, bo się ludzie zabarykadowali w kościele i na plebanii ksiądz z paroma mieszkańcami się zabarykadował, natomiast resztę wsi spalono, wymordowano. Ale tu jeszcze chcę pokazać ostatnią fotografię mieszkańców Korościatyna. To jest wesele 4 września roku 1942. Zresztą ta fotografia jest dokładnie opisana, kto
jak się nazywał, to jest, wszystkie postacie są rozpoznane. I można powiedzieć, że to jest fotografia pożegnalna mieszkańców Korościatyna, bo parę miesięcy później przynajmniej 1/3 już tych ludzi na fotografii nie żyła, bo to było ostatnie wesele w Korościatynie. Jak widzimy, to byli Polacy. Tu tylko dodam, że Polaków rozpoznano głównie po stroju mężczyzn. Jak był Polak, to nosił białą koszulę, ale wpuszczaną do spodni, marynarka, a już tacy bardziej modni, to już mieli krawat, a Ukraińcy nosili białe koszule, pięknie haftowane, ale wypuszczane na spodni. To był taki element, można powiedzieć, takich różnicy. Ale obchodzono, mimo że to była czysto polska wieś, nie było żadnych rodzin ukraińskich, to tak dziadkowie, ojciec mi opowiadał, obchodzono święta i polskie, i ruskie. Nie było żadnych jakichś problemów, powiedzmy, z sąsiadami, bo okoliczne wsie z kolei były albo pół na pół, albo całkowicie ukraińskie. A akurat Korościatyn był wyjątkowo był czysto polski. A tu mamy Hutę Pieniacką z mapy. Tak, tu się tak zatrzymamy, bo tutaj parę miejscowości już powiedział pan Leon. Pani tu prezes będzie mnie poprawiać, jakąś głupotę szczelę, ale są dwa takie charakterystyczne miejsca. Pieniaki, w których był pałac Cieńskich. Nawiasem mówiąc, siostrzeniec tych Cieńskich był założycielem fundacji imienia brata Alberta, którą ja prowadzę dla niepełnosprawnych. Natomiast ksiądz Cieński, o którym była mowa, późniejszy biskup, dzisiaj ma ten temat, urodził się w tych Pieniakach. On był po prostu hrabią, to była hrabiowska rodzina. Dwóch braci wstąpiło do seminarium. Jeden był kapelanem u Andersa, a drugi pozostał na Ukrainie i później został po cichu wyświęcony na biskupa przez Karola Wojtyłę, więc piękna postać. To były właśnie te Pieniaki, czyli posiadłość Cieński. Huta Pieniacka, no bo huta, no bardzo często różne miejscowości miały nazwę huta ze względu na wyrób szkła albo metalu. Nie wiem konkretnie co, gdzie szkła. No tak, nieraz była nazwa Szklana Huta, tam gdzie Korościatyn, obok jest następna szklana. Tu jest ta droga przez las, obecnie nieistniejąca, no i Podkamień. Podkamień jest bardzo ważny, bo tam jest Kresowa Częstochowa. Akurat tu nie mam zdjęcia, ale pan Leon już pokazywał. Przepiękny klasztor ojców dominikanów z ogromną, wysoką wieżą na wzgórzu, obronny, dlatego tam Polacy się schronili w tym kościele, no został wymordowany przez SS i UPA. Kto dokonywał tych mordów? No generalnie oczywiście dokonywały pułki SS, ale złożone z Ukraińców, oczywiście pod niemiecką komendą, ale wspierane przez UPA, która na tym terenie już grasowała, i wspierane także przez ludność miejscową, która była z kolei zorganizowana w różne te struktury OUN. Oczywiście huty dzisiaj nie ma. To wiemy o tym, niemniej ta droga tak jest zaznaczona, żeby w ogóle trafić tam. No to jest z rekonstrukcji historycznej. Napady były na ogół w nocy, chociaż akurat w Hucie Pieniackiej to było w dzień. W Korościatynie o 18 wieczorem zaatakowały trzy grupy. Pierwsza grupa to mordowała, druga rabowała, a trzecia podpalała. Były też duże grupy siekierników, czyli chłopów ukraińskich uzbrojonych w siekiery. W wypadku Korościatyna to była sprawa też bardzo przykra, bo dowódcą tych siekierników był ksiądz grecko-katolicki razem ze swoją córką. No i później miał wyrzuty sumienia i się powiesił na plebanii w monasterzyskach. Ale to pokazuje też uwikłanie często tych duchownych w te straszliwe rzeczy. Huta Pieniacka no, przeszła praktycznie całkowitą zagładę, natomiast w Korościatynie część mieszkańców się obroniła w tym kościele, część mieszkańców, tak jak moi dziadkowie, zdążyli uciec. Natomiast nie są policzone ofiary. Dlaczego? Bo
była stacja kolejowa i na stacji kolejowej była dość duża grupa czekająca na pociąg. Jak benderowcy wpadli, to w pierwszej kolejności wymordowali tych ludzi czekających, także kolejarzy i zawiadowcę stacji, który był zresztą Ukraińcem. Więc do dzisiaj nie wiadomo, kto z tej grupy był. Natomiast z mieszkańców 156. I ostatnie slajdy, to jest obecny, kościół nie został zniszczony, został zamieniony na cerkiew, trzeba powiedzieć, tam, to jest Korościaty, mieszkają Łemkowie i tu trzeba im przyznać, że są życzliwie nastawieni. Co ciekawe, pochodzą z okolic Krynicy, a więc byli przesiedleni w tych jeszcze przed akcją Wisła i zmienili nazwę miejscowości z Korościatyna na Krynicę. Na pamiątkę tej Krynicy, gdzie się Nikifor urodził słynny, czyli naszej Krynicy. Więc i ludność jest praktycznie całkowicie łemkowska. Także tam nigdy nie było jakichś problemów z upamiętnieniem. To jest upamiętnienie w Korościatynie. Po wielu latach można powiedzieć, zapłacono ile trzeba, opłacono kogo trzeba, wykuto po ukraińsku i po polsku nazwiska po lewej i prawej stronie, podano datę urodzin, ilość lat ściślej mówiąc. Najmłodsza ofiara ma jeden miesiąc, to jest zresztą kuzynka mego ojca, ona była w kołysce, jak padli banderowcy, to roztrzaskali tą kołyskę o ścianę. Natomiast podana jest data, ani słowa, czy umarli, czy zginęli, czy była zaraza, kto zrobił, nie. Tylko jest data i ilość ofiar. Tak wygląda Huta Pieniacka, czyli tu już państwo w większości wiecie, na miejscu dawnego kościoła, zarys założony kamieniami. Pomnik był wysadzany w powietrze, był dewastowany. Była rekonstrukcja, ale wiem, że usunięto jedno zdanie, tak? Jedno zdanie zasadnicze. Które to było zdanie? A z dymem pożarów, z kurzem bratniej krwi. No. Czyli proszę zobaczyć, ktoś rekonstruuje, ale nie pyta się strony polskiej, tylko od razu przerabia sobie. No tak wyglądała dewastacja. Nie wiadomo, kto to zrobił. Czy to zrobili ci Ruscy, czy inni Ruscy. To już jest osobna sprawa, tylko że moim zdaniem no naprawdę boli stronę ukraińską, że w ogóle te upamiętnienia są. Tu jeszcze pokażę na sam koniec, że ginęli nie tylko Polacy, ale też Ormianie, którzy byli wierni Rzeczypospolitej, Czesi na Wołyniu, no byli jakże sprawiedliwi Ukraińcy, to jeszcze za chwilę. Za parę tygodni, dokładnie za półtora miesiąca będzie rocznica zagłady miasteczka Kuty nad Czeremoszem. To było miasteczko założone przez Ormian, gdzie proboszcz był burmistrzem, proboszcz ormiański był burmistrzem i w Kutach rząd polski 17 września przekraczał granicę z Rumunią. I w Gliwicach, tam gdzie byłem przez parę lat proboszczem, jest ustawiony haczkar, kamienny krzyż ormiański, gdzie dedykowany jest tak Ormianom, którzy zginęli w Turcji, jak i Ormianom, którzy zginęli na Kresach Wschodnich. Co ciekawe, że Ormianie, którzy są obecnie we Lwowie, którzy z polskimi Ormianami nie mają nic wspólnego, też pielęgnują tą pamięć, bo dla nich to jest ważne, że w ogóle ktoś ten krzyż przyjechał aż z Armenii. Jest to podarowany przez rząd Armenii, stoi w Gliwicach. Zginęło bardzo dużo księży, 160. Jest chyba tylko jedyne miejsce w Czerwona Woda koło Zgorzelca, gdzie księża są wszyscy upamiętnieni. Jeden z nich jest kandydatem na ołtarze, ojciec Ludwik Wrodarczyk, oblat, który był proboszczem w Okopach, został przerżnięty piłą na pół, ale później wersja, którą jest potwierdzona, że taka najpierw pierwsza była wersja, druga, że jednak siekierą rozerwano mu tu no, klatkę piersiową i wyrwano serce. No pani tu Ewa doskonale to wie, więc ja się już posługuję tą wersją, która jest. Niemniej zginął męczeństwem, czy w ten sposób, czy w inny. Jest to pierwszy kandydat, bo pierwszy proces beatyfikacyjny jest prowadzony. No i ten plakat, który był dzisiaj, Ukraino, dlaczego nie pozwalasz pochować?
Myślę, że w tych, to są akurat Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Proszę zwrócić uwagę na lewą stronę, tam są czaszki dziecięce. Moim zdaniem pochówki, które chyba już od 2012 roku, jak dobrze pamiętam, nie są kontynuowane, to wynika z tego, że po prostu strona ukraińska musiałaby wszystkim policzyć te kości i liczba jest szokująca, bo my nie wiemy, ale się łatwo domyślę, że jest bardzo duża. Byłyby w tych pochówkach ujawnione takie rzeczy jak tutaj, że to jednak ginęli dzieci, a więc nie, że wojna polsko-ukraińska. I co ciekawe, co jest najważniejsze, co przy tej ekshumacji, jak zginęli. A więc mało kto od kuli giną, tylko ginęli od ciosów siekierą, widłami, tłuczkami i wiele innych. Więc pochówki są według mnie nie na rękę stronie ukraińskiej. Ona będzie blokowała za wszelką cenę. I może ostatnie zdjęcie to jest upamiętnienie, które dokonują same rodziny na Wołyniu. Pan Janusz Choroszkiewicz po prawej stronie z zaprzyjaźnioną ludnością ukraińską. Sposób, w jakim on zdobywa tą sympatię, to ja na razie powiedzieć nie mogę, ale wszyscy się domyślają. To jest ich książka na... To jest... Naprawdę trzeba mieć dużą dozę empatii, żeby to... Ja bym tak nie potrafił. On po prostu się z nimi zaprzyjaźnia. Postawił około, jak dobrze pamiętam, 48 krzyży. Wszystkie są przez niego wykonywane. On mieszka za Rzeczę koło Przeworska na Podkarpaciu. Jego ojciec i dziadek był w Hucie Stepańskiej na Wołyniu. To była ogromna, taka można powiedzieć, wyspa polskości na tych terenach, bo te wszystkie okoliczne wsie to były zaścianki dawne, osadnicy z czasów królewskich. I to wszystko zostało zniszczone. Proszę zobaczyć, tutaj nie ma ani śladu, gdzie jest była wieś, więc on za pomocą starych map wojskowych i GPS-u, co ostatnio mi się chwalił, że jest ta technika GPS-u, wyznacza miejsce, gdzie był albo kościół, albo centrum, więc mniej więcej w centrum. Tam jest tylko napis, że tu była polska wieś. Koniec, kropka. Nic więcej nie ma. Żadnego po prostu informacji. Ale samo to już pozwala, że po postawieniu tych 40, czyli cały rejon Huty Stepańskiej został w ten sposób upamiętniony, że to moim zdaniem powinna wyjść książka, bo on ma to wszystko skatalogowane, opisane łącznie z miejscami, które sam tutaj, taki można powiedzieć prywatny IPN. No jeszcze pokażę portret, może pomnik Bandery, miejsce pochówku Bandery w Monachium. Rzecz ciekawa, do dzisiaj rząd niemiecki nie zgodził się na przeniesienie ciała Bandery na Ukrainę. I proszę zobaczyć, że mimo, że wszyscy mówią Bandera, Bandera, nadal jest na terenie niemieckim. Więc myślę, że to jest jednak takie inne podejście, żeby nie doprowadzić do kolejnego konfliktu. No i niestety muszę pokazać grekokatolików obecnych. To jest poświęcenie pomnika Bandery w 2007 roku we Lwowie, gdzie arcybiskup, nadal tam urzędujący, greckokatolicki, Ihor Woźniak, nazwisko polskie, ale Ukrainiec, powiedział, że Bandera jest wzorem do naśladowania dla kleryków i w ogóle dla wiernych. No i ten pomnik z taką pompą został wtedy poświęcony, no co jest moim zdaniem już absolutnie niezrozumiałe i myślę, że to mi żal ogromnie cerkwi, że ona się nie może z tym rozliczyć. Jeszcze jedno zdjęcie, przepraszam. To jest pomnik, który jest zakazany, wyklęty pomnik w Polsce, ufundowany przez Polonię Amerykańską, wykonany przez pana profesora Andrzeja Pityńskiego, który niedawno został oznaczony Orderem Orła Białego, bo jest także autorem pomnika Katyńskiego w New Jersey. No i pan profesor mówił mi, że o ile udało mu się przełamać głupotę w Stanach Zjednoczonych, żeby tego pomnika nie kasowano, tak w Polsce pomnik od 2 lat nie ma miejsca. Jest w Gliwicach, w zakładach odlewniczych. Ani złotówki nikt nie dał z rządu polskiego. Miał nawet stanąć w sanktuarium
w Toruniu u ojca Rydzyka, ale w ostatniej chwili się władze kościelne wycofały, miał być w Jeleniej Górze, miał być w Rzeszowie. Nie ma tego miejsca. No i to jest niesamowite, że ten pomnik, który no, właśnie nasi polonusi, rodacy ufundowali, który został wykonany w czynie społecznym przez pana profesora Pityńskiego, no, nie może się zdobyć. Więc to też jest takie pokazywanie, pozwolę sobie tym zakończyć, no jeszcze może ten ostatnie, że my też upamiętniamy sprawiedliwych Ukraińców. Tutaj są tablice po polsku i po ukraińsku upamiętniające te ofiary. To jest Kałków-Kogodowa, to jest Starachowice, sanktuarium. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Przepraszam, że przeciągnąłem, ale już myślę, że te zasadnicze rzeczy. Jeżeli ktoś ma pytanie krótkie, ja się też spieszę, państwo się spieszą, ale może szybciutko jeszcze coś powiemy sobie. Tak, dziękuję bardzo.